Polanicy Zdroju uroczyście otwarto nowo wybudowane przedszkole i żłobek. Koszt budowy to 12,5 miliona, 8,5 miliona dofinansowania ze środków rządowych. Do tego dodatkowe środki otrzymaliśmy z programu Maluch na wyposażenie obiektu i na utrzymanie żłobka przez 3 kolejne lata. Również ze środków norweskich, z których realizujemy, że tak powiem, uzielenienie Polanicy, sfinansowaliśmy ogród przy przedszkolu, czyli mamy tutaj sad z kilkudziesięcioma drzewami owocowymi, grządki, tak żeby dzieci też uczyły się, że drzewa owocowe, że owoce nie powstają w sklepach, tylko rosną na drzewach i żeby też mogły w ramach zajęć swoich uprawiać właśnie ogródek przy przedszkolny. Przedszkole bardzo nowoczesny, bardzo bezpieczny, przede wszystkim parterowy, wszystko jest na jednym poziomie, z bardzo dużym terenem zielonym, czyli mam nadzieję, że dla dzieciaków to będzie wymarzone miejsce i będą się cieszyły i miały świetne wspomnienia z tego miejsca. W grupach przedszkolnych przewidziano 100 miejsc. Przedszkole dedykowane jest głównie mieszkańcom Polanicy Zdroju, ale jeżeli znajdą się wolne miejsca, a takie są w grupach przedszkolnych, będą także przyjmowane dzieci z sąsiednich gmin. 24 miejsca w żłobku zostały wypełnione w błyskawicznym czasie. Warto zaznaczyć, że żłobek został uruchomiony w Polanicy Zdroju po 34 latach. Bardzo się cieszę, że powstało coś, co przez wiele, wiele lat było nam wmawiane, że jest nierealne i niemożliwe. Myślę, że tu właśnie pokazaliśmy, że rzeczy nierealne są na wyciągnięcie ręki i naprawdę trochę dobrej woli, trochę ciężkiej pracy, bo nie ukrywam, że kosztowało nas to sporo zdrowia i nerwów, ale możemy naprawdę chcąc i wspólnie działać, bo to co było mówione, zaangażowanie wielu, wielu osób, od projektantów po cały zespół Urzędu Miejskiego, przez pracowników właśnie Poleńskiej Oświaty, czyli panie z przedszkola, pana dyrektora, no i ogromne zaangażowanie Agaty Winickiej w ten projekt spowodowało, że naprawdę jest czym się chwalić, czym się szczycić i myślę, że najlepszą rekomendacją są uśmiechnięte dzieci, które nie chcą z tego budynku wychodzić i wracać do domu. Można powiedzieć, że poczuwam się troszkę do takiej odpowiedzialności za ten obiekt. Nie powiem, że za matkę sukcesu, ale czuję się odpowiedzialna za to, co tutaj się zadziało, bo sprawy dzieci nigdy nie były mi obce. Co było najtrudniejsze? Myślę, że najtrudniejszy był ten ostatni etap, czyli wyposażanie obiektu i przeniesienie z tej dawnej siedziby przedszkola do tej obecnej i urządzanie żłobka, jak również sam proces utworzenia tej nowej jednostki. Okazało się, że inwestycja, jaką było postawienie budynku w stanie surowym, to tak naprawdę była zasługa naszych inżynierów, inspektorów nadzoru, pracowników urzędu i tutaj na tym etapie nie było zbyt wielu problemów. To też zapewne zasługa naszego wykonawcy, wykonawców, podwykonawców i tak jak wspomniałam, pracowników urzędu i inspektorów. Natomiast już sam element wyposażania obiektu no był rzeczywiście trudny, również logistycznie do rozegrania, dlatego cieszę się, że się udało. Zależało nam na tym, żeby właśnie zracjonalizować naszą oświatę w Polanicy. No i udało nam się to doskonale, skupiliśmy wszystko pod jednym adresem, z jedną kuchnią, z jedną dyrekcją, z jedną księgowością, więc staramy się ograniczać koszty tam, gdzie jest to możliwe, a zaoszczędzone środki przeznaczać na inwestycje. Przedszkole posiada instalację fotowoltaiczną, posiada rekuperację, pełną wentylację, jest maksymalnie docieplone, więc jest obiektem prawie pasywnym, energooszczędnym. Wyposażenie obiektu jest również na bardzo wysokim poziomie, a sprzęt posiada odpowiednie atesty. Oprócz wyposażenia meblowego i wypoczynkowego, dzieci mają nowe zabawki, pomoce dydaktyczne. Wyposażyliśmy również w pełni sanitariaty, ponieważ wszystkie sale przedszkolne oraz przedszkolne mają przynależne toalety i łazienki. Oraz wyposażyliśmy również zaplecze kuchenne. Multimedia również, oprócz tego, że mamy taki sprzęt, który zapewnia bezpieczeństwo dzieciom, ponieważ budynek jest zabezpieczony w kamery, w monitoring, w wideodomofon, to również w najbliższej przyszłości planujemy zakup dodatkowych tablic multimedialnych, laptopów, rzutnika, chociaż część sal przedszkolnych już to posiada. Już niebawem rozstrzygnięty zostanie także przetarg na budowę w tym miejscu bezpiecznego placu zabaw. Na ten cel miasto zabezpieczyło 500 000 zł.